To była piękna słoneczna niedziela, wymarzony dzień na plenerową zabawę i napuszczanie latawców. 16 października na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji stawiły się całe rodziny z pięknymi, własnoręcznie wykonanymi latawcami. A nawet jak ktoś przyszedł bez swojego sprzętu, to na miejscu pan Zbyszek z Koalicji na Rzecz Bałut pomagał robić latające baby. Tutaj produkujemy najprostsze latawce na świecie. W mojej dzielnicy, w której mieszkam, Bałuty, nazywa się ten latawiec Baba. A ile już takich latawców pan tu dzisiaj wyprodukował? No, dzisiaj jakieś 15 sztuk, to już chyba po niebie lata. Latawce wzięły udział w konkursach na największy, najładniejszy, z najdłuższym ogonem, na ten, który w ogóle poleciał, na ten, który najwyżej, najdłużej szybował i wiele innych kategorii. Latające maszyny były fantastyczne, kolorowe, z pięknymi ogonami, pomysłowo wykonane, udekorowane, bo wszyscy solidnie przygotowali się do święta. Na razie nasza baba, nie chce się wzbić powietrza. Trochę ubolewam, że tych latawców takich kupowanych jest dużo, a własnej roboty mało. Ja widzę, tutaj uczy jeden pan z Bałut, pan, który w Domu Kultury na Bałutach uczy modelarstwa, uczy robić zwykłą, tak zwaną babę, z kawałka kartonu i to naprawdę cudownie lata. Ja z synem byłem tydzień temu na dworze, też puszczaliśmy taką babę, no uciekła nam, bo deszcz nam ją zmoczył, ale radości było ogromnie dużo, a z takiego kupowanego, no umówmy się, że to nie jest ta przyjemność. Wczoraj zrobiliśmy też taki wielki latawiec z worka na śmieci i z dwóch listewek. Latał cudownie. No i zerwał się sznureczek, leży gdzieś w Aleksandrowie. Powiem uczciwie, chciałbym zobaczyć, może ktoś z nim przyjdzie. Nawet bym się nie przyznał, że to moje. Ucieszyłbym się, że w ogóle przyszedł. Mamy tutaj, Oskar sobie z tatą pozbierali materiały w jakimś takim sklepie modelarskim i mają zimą budować wielki, naprawdę prawdziwy latawiec. Aha. Wczoraj był robiony, on miał być z trzech części, ale dlatego, że jest słaby wiatr, więc jest tylko jedna część. Mhm. Panie z kół gospodyń wiejskich z Adamowa, Bełdowa, Chrośna i Sań upiekły pyszne ciasta, którymi częstowano wszystkich biegających po boisku. Harcerze z Aleksandrowskiego Związku Drużyn ZHP organizacyjnie panowali nad całością i spisali się naprawdę wzorowo. Już dawno, dawno marzyłam o takim święcie i jak usłyszałam, że wreszcie w Aleksandrowie będzie ten konkurs, to przyszłam. Wpadłyśmy na pomysł na zbiórce harcerskiej. Jesteśmy drużynowymi w Aleksandrowie i ja z moją drużyną stworzyliśmy taki oto latawiec, który jest szczęściem i on bardzo wysoko będzie latał. Mam nadzieję, że wygramy. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nikt nie poszedł do domu z pustymi rękami. Organizatorami wspólnej zabawy było Partnerstwo na Rzecz Aleksandrowa Łódzkiego, MOSiR, Związek Drużyn ZHP, Koalicja na Rzecz Bałut i Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Aleksandrów Łódzki.